Agnieszka Jankowska, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Gość Dnia. Dziś moim i Państwa gościem jest Liliana Iżyk, wokalistka, kompozytorka, instrumentalistka, miłośniczka muzyki poważnej. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. I lubinianka, podkreślamy to. Tak jest, oczywiście. Lilka, kiedy spotkałyśmy się tutaj na początku lipca, byłaś bardzo taka rozemocjonowana, podekscytowana, bo szykowałaś się do wyjazdu do Nowego Jorku, żeby spełnić swoje marzenie, żeby zaprezentować się na nowojorskiej scenie. Udało Ci się to dzięki temu, że jako jedyna Polka, to jest warte podkreślenia, zakwalifikowałaś się w prestiżowym konkursie i tak naprawdę to Ci umożliwiło wyjazd do Nowego Jorku. Przypomnijmy, jak to wyglądało. Tak, to wszystko, o czym Pani mówi, jest jak najbardziej prawdziwą informacją. Znalazłam konkurs w internecie, w którym chciałam wziąć udział, konkurs międzynarodowy American Protege International i postanowiłam wysyłać zgłoszenie. Pół roku tak naprawdę ciężkich przygotowań, wybierania repertuaru, walki z tym repertuarem, codziennych prób moich, ale również spotkań z pianistą, z moją panią profesor pracy nad utworem. Nagraliśmy, wysłaliśmy i dowiedzieliśmy się po około 2 tygodniach, że zakwalifikowaliśmy się. Wówczas jeszcze nie wiedziałam, że jestem jedyną Polką, która będzie w Carnegie Hall stała. Myślałam, że być może jest tych Polaków więcej, natomiast kiedy zobaczyłam listę, okazało się, że faktycznie w tym roku byłam jedyną osobą, która się zakwalifikowała. I to było piękne uczucie, taka piękna świadomość i duma z tego, że ktoś z Polski będzie mógł tam stać i reprezentować nasz kraj. Były przygotowania, mnóstwo prób, w grudniu wyjazd, ostatecznie zaprezentowałaś się na scenie i uwaga, drodzy Państwo, wygrałaś, także ja Ci serdecznie gratuluję. Powiedz mi o tym, bo tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, to było spełnienie Twoich marzeń, zaprezentować się na tej nowojorskiej scenie, ale jak wcześniej rozmawiałyśmy, nie obyło się bez przygód. Jak przyleciałaś do Nowego Jorku, jak to wyglądało wszystko? Zaplanowaliśmy wyjazd, wydawało nam się, że no co do najdrobniejszego szczegółu, jesteśmy na wszystko przygotowani, mamy wyliczony dzień na to, żeby odespać zmianę strefy czasowej i wszystko będzie idealnie, jednak są takie rzeczy, na które człowiek nie ma wpływu i niestety utknęliśmy na lotnisku w Brukseli. Wyleciałam z Warszawy, następnie znalazłam się w Brukseli i z Brukseli już niestety nie wyleciałam ze względu na fatalne warunki pogodowe, śnieżyce. Wszystkie loty zostały odwołane, więc dramat sytuacji był dosyć duży, ponieważ wszyscy ludzie z tych samolotów wylali się i próbowali znaleźć sobie nocleg gdzieś w Brukseli, więc liczba hoteli również jest ograniczona, więc było ciężko znaleźć w ogóle jakiekolwiek miejsce noclegowe. My jak znaleźliśmy swoje, okazało się, że w apartamencie, który będziemy wynajmować, praktycznie nie działa nam ogrzewanie w środek zimy, grudzień. Naprawdę warunki były ciężkie, ale teraz wspominam to z uśmiechem na twarzy. To był stres, dlatego że na następny dzień były próby. Tak, i ja się stresowałam tym, jak to będzie wyglądało, jeżeli ja na czas nie dolecę, że nie mam mnie gdzieś na jakiejś próbie, to jest nieprofesjonalne, gdzieś są sale też zabukowane i my z pianistą przygotowani, a tutaj taka niespodzianka, niezbyt przyjemna. Natomiast na całe szczęście to się dobrze skończyło, bo na następny dzień wylecieliśmy planowo, co trzeba zaznaczyć, że mieliśmy bardzo dużo szczęścia, jako że mieliśmy lot o w miarę rozsądnej godzinie porannej, bo z tego co mi wiadomo, to już loty popołudniowe również były odwoływane, także miałam bardzo dużo szczęścia w tej całej sytuacji i to chyba po prostu dużo również modlitwy pomogło. Ja jestem osobą wierzącą, ponieważ ja się modliłam, mój pianista również jest osobą wierzącą, modlił się i całe nasze rodziny o to, żebyśmy dolecieli bezpiecznie i wierzę troszeczkę w tą pomoc boską, ten palec Boży, żeby tam dolecieć na czas. Widocznie tak miało być. Nie przeszkodziło to w tym, żebyś ostatecznie zaprezentowała się na nowojorskiej scenie i wygrała, ale w ten dzień koncertu, jak to wyglądało? Na pewno się stresowałaś, wcześniej wspominałaś, że nie występowałaś przed taką ogromną publicznością, no i też była konkurencja duża, prawda? I jakie to były uczucia, emocje, co czułaś wtedy? To było niesamowite, zwłaszcza, że w dzień koncertu na próbie generalnej miałam okazję słyszeć innych uczestników. Byli to naprawdę ludzie profesjonalni, którzy zajmują się tym, no, niektórzy już wiele lat, z tych najstarszych kategorii. I czułam bardzo duży respekt, że w ogóle znalazłam się z nimi i mogę stać na jednej scenie. Dużo tak naprawdę stresu, ale czułam takie jakieś błogosławieństwo, że mogę tam stać jako jedyna tak naprawdę osoba z Polski. Miałam z tyłu głowy tą świadomość, że duża odpowiedzialność ciąży na mnie. I tak naprawdę w dzień koncertu, kiedy już wyszłam na scenę,
Jasne, że były niesamowite emocje. Po prostu ja miałam wrażenie, że serce tak mi bije, że je na drugim końcu sali po prostu słychać. Natomiast jak zaczęłam śpiewać, to ja tą pieśń darzę w ogóle wielkim uczuciem i ją kocham. I to napięcie jakoś tak powoli zaczęło odchodzić i zaczynałam czuć radość z tego wszystkiego. I niesamowite szczęście, że mogę tam stać. I wiadomo, że śpiewacy muszą się skupić na technice i na tych wszystkich aspektach, żeby to się nie kruszyło jak ciastko francuskie, tylko żeby były jak najbliższe perfekcji, o ile to możliwe. I oczywiście, że skupiałam się na tej technice, ale przede wszystkim też dałam upust emocjom i jakiejś takiej swojej interpretacji tego Korsakowa i mam wrażenie, że to jest to, co też się spodobało właśnie publiczności i jurorom ostatecznie. Mhm. Jesteś świadoma swoich umiejętności wokalnych. Przeczuwałaś, że zostaniesz wyróżniona? Spodziewałaś się tego? Samą nagrodą było zaprezentowanie się tak na tej jest. Scenie, prawda? Ale ponadto zostałaś doceniona, no głównie ty, tak? Tak. Ja nawet nie miałam świadomości, że będą jakieś nagrody specjalne. W zasadzie praktycznie do samego końca, więc wydawało mi się, że to już jest nagroda i to jest taka kropka i koniec, więc ciężko jest powiedzieć, żebym się spodziewała, dlatego że nie miałam pojęcia, że ktokolwiek, jakąkolwiek dodatkową możliwość dostanie. I tutaj się okazało, że faktycznie gdzieś tam jurorzy mnie docenili i postanowili dać mi taką szansę w postaci tego, żeby zdawać na Juilliard. I to było niesamowite, bo w pierwszej chwili to wszystko do mnie nie docierało, ale kiedy dostałam maila, odebrałam po prostu maila ze wszystkimi wytycznymi, jakie nagranie mam wysłać, do kiedy, co mam przygotować, to wtedy doszło do mnie, że to jest realne i to się naprawdę dzieje, to jest moje życie, to jest coś, o czym ja zawsze marzyłam i to się stało, więc jestem niesamowicie wdzięczna jurorom i naprawdę to jest dla mnie wielka szansa. Wielka szansa, również wielkie ryzyko, wiadomo. No właśnie chciałam zapytać, czy troszeczkę nie boisz się tego, no bo no jesteś przygotowana tak do życia na walizkach, do tego, że twoje życie cały czas się zmienia, ale tutaj taka szansa to też ryzyko. Będziesz musiała jakby zostawić swoje dotychczasowe życie i nie tylko swojej rodziny, swojego partnera. Tak, zgadza się. Natomiast mam bardzo wspierających bliskich, którzy wiedzą o moich szalonych pomysłach, wiedzą o tym, że planuję wyjechać, planuję zdawać do szkoły. Wspierają to. Moja mama oczywiście jest na pewno przerażona, bo jestem jedynaczką, więc jest to bardzo duża wyprawa, daleka i nie daje mi tą gwarancji tego, że tą szkołę kończę, ponieważ na Juilliardzie jest coś takiego jak cut-off program i to polega na tym, że co semestr jedna z osób jest, po prostu mówiąc kolokwialnie, wyrzucana ze szkoły. Jedna z osób, która ma najsłabsze wyniki. I to jest dosyć kuriozalna sytuacja, dlatego że mówimy tu o osobach, które się próbują dostać z całego świata, więc to jest naprawdę niesamowity poziom każdej z osób, która w takiej klasie się znajdzie i w tym momencie jedna z nich jest cyklicznie jakoś tam wyrzucana, żeby motywować całą resztę do tego, żeby starać się jeszcze więcej, jeszcze mocniej, jeszcze więcej nocy nie przesypiać, żeby gdzieś tam ze sobą rywalizować. Więc tak naprawdę zdając, ja nie mam żadnej gwarancji, że na przykład nawet jeżeli dostałabym taki dar, że się dostanę, że nie zostanę gdzieś po drodze w jakiś sposób wyrzucona. Nikt tego nigdy nie wie. Ale ten strach nie powstrzymuje cię przed tym, żeby dążyć do Absolutnie. Tego, żeby spełnić swoje kolejne marzenie. Absolutnie, bo wszystko zaczyna się w naszej głowie od jednej myśli i nie można gonić swoich marzeń, jeżeli paraliżuje nas strach. I ja mogę się prywatnie obawiać, mogę mieć jakieś lęki, natomiast to nie może nas powstrzymywać przed tym, żeby dążyć do celu. Ja właśnie zachęcam wszystkich, również tych przed telewizorami, do tego, żeby ciężko pracować nad swoimi marzeniami, bo wiadomo, na srebrnej tacy nic do nas nie przyjdzie i jest ciężko tego oczekiwać, ale żeby pracować i faktycznie nie bać się, czasami zaryzykować, bo na tym polega życie i ja nie mam żadnej gwarancji i może być faktycznie tak, że to się skończy niepowodzeniem, tylko jeżeli to się skończy niepowodzeniem, to przynajmniej nigdy w życiu nie będę sobie wyrzucać, że nie próbowałam chociaż się tam dostać, tak? To też może być twoja rada dla młodych wokalistów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę artystów?
Zdecydowanie tak. Myślę, że nie warto jest się poddawać. Ja do tego doszłam z czasem, dlatego że na jednych przesłuchaniach zamykają nam drzwi, mówią, że jesteśmy nic nie warci, a na innych otwierają swoje ramiona szeroko i zapraszają nas do tego świata, zupełnie innego świata, świata sceny. Więc wydaje mi się, że należy z każdej takiej porażki wyciągać jakieś wnioski i brnąć do przodu. Mnie po drodze zdarzały się różne porażki, jakieś przypadki tego, że gdzieś się nie dostałam, gdzieś się pomyliłam, również na ważnych występach, ponieważ to był dla mnie tak duży stres. I w tym momencie doszłam do takiego punktu w swoim życiu, że cokolwiek się nie dzieje, to wiem, że kocham to, co robię. I po prostu będę się starała robić to całe życie swoje. Trzymamy kciuki, żeby udało dostać się do szkoły, żebyś spełniła swoje kolejne marzenie. Natomiast na chwilę obecną, na czym się skupiasz? Rozmawiałyśmy za kulisami, że szykujesz się do kolejnego konkursu. Opowiedzmy tak o tym. Szykuję się do konkursu Australian Vocal Competition, który odbywa się właśnie w Australii, jak sama nazwa wskazuje. Te przygotowania trwają już długo, ponieważ około pół roku i teraz do końca lutego będziemy z pianistą wysyłać zgłoszenie. Również będziemy brać udział w kategorii pieśni. Tym razem padło na kompozytora europejskiego i na Rachmaninowa. W związku z tym wysyłam Rachmaninowa oraz kompozytora polskiego Karłowicza. I te dwie pieśni będziemy wysyłać i zgłaszać do konkursu. No i mam nadzieję, że uda nam się zakwalifikować, ponieważ występ w Australii to jest też jedno z moich dużych, dużych marzeń. No i chciałabym, żeby to marzenie się powiodło, udało się je spełnić. A jest jakaś nagroda, o którą tam zawalczysz? Czy tak jak no tutaj, możliwość w ogóle wystąpienia w Australii, to jest już ta wystarczająca jest nagroda? Jest nagroda, natomiast tutaj są też nagrody pieniężne, natomiast nie są to jakieś wysokie stawki, bo z tego co pamiętam w mojej kategorii za pierwsze miejsce jest chyba $1000, więc jest to sporo pieniędzy oczywiście, jednak patrząc na koszty całej wyprawy, to tak naprawdę świetnie, że chociaż za jakieś tam bilety lotnicze może trochę się to zwróci dla mnie i dla pianisty, natomiast wiadomo, że całościowo nie jest to nagroda, która pokryje powiedzmy wszystkie koszty wyprawy, tak, tak się niestety nie uda. Czego mogę ci życzyć w nowym roku? Bo że jesteś uparta, że dążysz do celu, to wszyscy już wiemy, dowiedzieliśmy się. Ale czego ja, czego ty sama sobie życzysz? Odrobiny szczęścia i jeszcze więcej? To znaczy, czasami jest ciężko prosić o jeszcze więcej, kiedy dużo już się ma. Natomiast tego, co ja sobie życzę, to jest chyba wielu możliwości rozwoju, spotkania na swojej drodze coraz większej grupy ludzi, od której będę się mogła coraz więcej uczyć, bo mam niesamowitą panią profesor, z którą dalej pracuję i to jest takie moje błogosławieństwo i takie moje życzenie, to żeby z nią, wiadomo, dalej pracować, ale żeby również też spotykać na swojej drodze nowych artystów, śpiewaków, od których ja będę mogła się dużo dla siebie nauczyć. I to jest chyba takie moje życzenie na ten rok, żeby mieć dużo możliwości do rozwoju, do śpiewania. W takim razie ja trzymam kciuki, żeby wszystkie twoje życzenia, marzenia się spełniły. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Dziękujemy za, państwu dziękujemy za uwagę, tobie dziękuję za rozmowę. Jeszcze dziękuję raz przypomnę, bardzo. Naszym gościem była Liliana Iżyk, lubinianka, wokalistka, kompozytorka, instrumentalistka i przede wszystkim podkreślamy to miłośniczka muzyki poważnej. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję bardzo.